są tak radosne, jak ty zawsze uśmiechnięta. Dziękuję za zaproszenie. Nie, nie działa. Dziękuję za zaproszenie. Dobrze. Proszę Państwa, tak się bardzo cieszę, że znowu w Was tylu przybyło. U Tadzia jestem pierwszy raz na tym spotkaniu. Byłam tu już prywatnie wcześniej, ale no pierwszy raz na takim oficjalnym spotkaniu. Także bardzo, bardzo się cieszę, że tak podążacie właśnie z innymi wolnymi ludźmi, z tymi, którzy pragną tej wiedzy i jesteście zawsze z nami. Także cieszę się dzisiaj będzie to, co lubicie najbardziej, czyli odpowiedzi na wasze pytania, dlatego że zawsze na to nam brakuje czasu. Także otwórzę sobie dzisiaj jakikolwiek wykład. Natomiast pewnie niektórzy z was już wiedzą, że piszę swoją książkę. Książka ta powoli zostaje przelewana na papier. No i jeżeli pozwolicie, to może dzisiaj taki jeden mały rozdział z tej książki, dlatego że nie chciałam, aby ona była wyłącznie z poradami zdrowotnymi, chociaż no, głównie z tym, o tym będzie ta książka, bo to wam jest najbardziej potrzebne, ale są też inne ważne sprawy, które warto poruszyć, więc właśnie taki jeden rozdział z tej książki, który porusza takie no, najbardziej istotne w tej chwili sprawy. Także proszę zająć wygodnie miejsca i zaraz zaczynamy. Jesteśmy obecnie na Ziemi w takich wyjątkowych czasach. Dla wielu z was, jak i dla mnie, te czasy można powiedzieć są wręcz fascynujące. Fascynujące. Ja już jestem tutaj troszkę i od zawsze bardzo lubiłam czytać, ale też obserwowałam świat natury i wyciągałam wnioski. No i tak widziałam, że nie wszystko, co nam tutaj sprzedają jako prawdę, rzeczywiście jest tą prawdą. Jest zapchana, można tak powiedzieć, pasożytami, głównie przywrą wątrobową, ale ona nigdy nie żyje sama, tylko ma wielu towarzyszy. To po pewnym czasie organizm nie jest w stanie sobie już poradzić z produktami przemiany materii tych pasożytów, z produktami ich rozpadu, bo one przecież żyjąc rozmnażają się, umierają, wydalają swoje toksyny i pochłaniają wszystkie nasze składniki odżywcze. Więc po pewnym czasie wątroba nie daje sobie już z tym rady. I bardzo skuteczna jest terapia oczyszczająca organizm z pasożytów metodą Huldy Clark. Każdy, kto przeprowadzi tę kurację, czasami nie wystarczy jeden raz, to prawda. Można zrobić to dwa albo trzy razy. Najczęściej dwa albo trzy razy są potrzebne do wyleczenia bielactwa. Chyba, że to jest bielactwo, które dopiero co spostrzegliśmy na swoim ciele. I po tym oczyszczeniu metodą Huldy Clark z pasożytów oczyszczamy sobie wątrobę. I oczyszczamy tą wątrobę też metodą Huldy Clark co dwa tygodnie. Jeżeli jeszcze w międzyczasie, po tym chociażby pierwszym czy drugim oczyszczeniu wątroby, zastosujemy kurację oczyszczającą z pozostałych patogenów za pomocą 5% kropli jodowych, to mamy po prostu wyleczone nasze bielactwo. Ja już to widziałam wielokrotnie, a najstarszy człowiek, którego widziałam, któremu pomogłam właśnie w tej chorobie, miał ponad 70 lat i jego skóra w tej chwili zrównały się. Wszystkie te plamy, które były bardzo wyraźne, takie ciemniejsze, jaśniejsze, w tej chwili koloryt skóry jest jednolity, także da się. Jeżeli się po 70 da, to co dopiero młodzi ludzie, którzy mają lat 20 parę, bo przecież i tacy przychodzą i pokazują te plamy na swoich rękach. Także proszę spróbować, jest to naprawdę niezwykle skuteczna kuracja, a w tej sytuacji, w przypadku bielactwa moim zdaniem jedyna. Nie ma sensu wcierać w swoje ciało jakichkolwiek maści, dlatego że te maści przedostają się przez skórę do krwi, a stamtędy gdzie idą? No do wątroby, więc one jeszcze dodatkowo zanieczyszczają wątrobę. Nie tylko nie pomagają w niczym, zanieczyszczają jeszcze i tak tą zanieczyszczoną wątrobę, więc to jest tylko pogorszenie sprawy. Proszę do mikrofonu mówić, ja będę odpowiadać, dobrze? Proszę przekazywać mikrofon. Jeszcze chciałam zapytać o łuszczycę u czteroletniej dziewczynki. Pojawiła się miesiąc temu i
może u 10 lekarzy i wszyscy potwierdzają. Tak, a pani chodziła do dermatologa, tak? Tak, z dzieckiem. No to wiadomo, co zalecili. Maść ze sterydami, maść z antybiotykami. A czy ktoś zapytał, jaka jest przyczyna tej choroby? A to ja zapytam. Czy dziecko było szczepione? W ogóle nie było szczepione nawet w dniu urodzenia, tak? Jeżeli nie było szczepione w dniu urodzenia, ani w ogóle szczepione, to sprawa będzie o wiele łatwiejsza. Trzeba po prostu dziecko oczyścić z pasożytów. I całkowicie zniknie łuszczyca. Całkowicie. Na zewnątrz nie smarować żadnymi maściami, bo tylko pogorszy sprawę. Radziłabym wyciskać sok ze świeżych liści żyworódki i tym sokiem z liści żyworódki, wie pani, jaka to roślina żyworódka, wszyscy mamy ją w swoich domach. Ja za każdym razem rozdaję szczepki, bo uważam, że każdy powinien mieć w domu żyworódkę. Więc wyciskamy taki dorodny liść, ten sok wyciśnięty przechowujemy w słoiczku, w lodówce i po prostu te zmiany łuszczycowe nawilżamy dziecku, na główce też, tak, tym sokiem z żyworódki. Natomiast jak pani oczyści dziecko z pasożytów, to wszystko minie, wszystko. Wiadomo, co w ogóle z tym zrobić. To już pani mówię. Też sok z liści żyworódki i mazidło Skaldex. Zna pani takie coś? Mazidło Skaldex, ja już o tym mówiłam, można kupić od naszego polskiego doktora Mariana Owoca. On to mazidło, skład tego mazidła opracował, ono jest oparte na propolisie. Doskonałe działanie lecznicze, gojące, przeciwbólowe, przeciwświądowe. No i można też stosować na błony śluzowe. Także od doktora Mariana Owoca. Doktor Marian Owoc, zresztą tutaj jest Brzozowa. Macie do niego o krok w tej chwili. Skaldex, mazidło Skaldex. Już nagrałam taki wykład wcześniej, co jeszcze warto kupić w aptece i sklepie zielarskim. I tam mówiłam właśnie o tym mazidle, bo kiedyś ta maść w postaci maści, ten Skaldex był do zamówienia w każdej aptece. A dlaczego zniknął, no to wiemy. Był po prostu zbyt dobry i zbyt skuteczny i za tani. Także sami wyciągnijcie wnioski. Ale można to kupić w tej chwili bezpośrednio od doktora Owoca, a dobra wiadomość jest taka, że prawdopodobnie znowu niedługo będzie w aptekach. Może jeszcze w tym roku. Oby tak się stało. Także proszę po prostu oczyścić dziecko z pasożytów. Najpierw zacząć od takiej dwudniowej kuracji tak zwanej marchewkowej. U mnie na moim kanale na YouTubie i w ostatnim rozdziale takiej małej książeczki porady naturoterapeutki jest ta kuracja opisana krok po kroku. Jak dziecko ma 4 latka, bez problemu zrobi tą kurację. Proszę tą kurację powtórzyć za 2 tygodnie, a później ewentualnie zrobić małej kurację Huldy Clark, czyli całą kurację z użyciem zapera. Ja wiem, że dzieci nie połykają kapsułek, więc trzeba będzie po prostu te wszystkie wyciągi zrobić w płynie, tylko ze świeżo zmielonych goździków, ze świeżego piołunu uzbieranego na łące i z podłączaniem codziennym do zapera. I zobaczy pani, że cała ta choroba odejdzie jak ręką odjął. Dzień dobry. Proszę przekazywać mikrofon dalej. Ja dopiero podeszłam. Aha, proszę, dobrze. Ja chciałam zapytać o trądzik różowaty. Jest to u mnie choroba od wielu lat, z 10 lat się leczyłam dermatologów, po prostu antybiotyki, wszystkie inne choroby bezskutecznie. Ale zaznaczam, że ojciec i dziadek też to samo mieli. I po prostu przestałam tego, zaczęłam żyworódką, tylko buzię smarować. No chciałam o porady zapytać. Dobrze, ja już wszystko wytłumaczę. To, co uważacie za tak zwane choroby genetyczne, to wcale one wcale takimi nie są. Lekarze mają taki jeden wór z jednej strony, na nim jest napis choroby genetycznie uwarunkowane. Tu mają drugi wór, choroby autoimmunologiczne. Jak nie wiedzą, o co chodzi, to wrzucają albo do jednego wora, albo do drugiego wora i powiedzą, proszę pani, ten trądzik różowaty to jest u pani choroba genetycznie uwarunkowana. Miał ojciec, miał dziadek, to i pani tak będzie miała i cała rodzina tak do końca życia. Natomiast jak pani zdobędzie wiedzę, to może pani po prostu z tego wyjść z tych błędnych przekonań. I Hulda Clark napisała to już tyle lat temu w swojej książce Kuracja życia, która jest bestsellerem, jest sprzedana w milionach egzemplarzy, przetłumaczona na wiele języków świata. Prawie, że nie istnieją choroby genetycznie uwarunkowane. Po prostu całe rodziny mają te same pasożyty. Proszę pani, to jest takie proste. Całe rodziny mają te same pasożyty. Jakbyście się oczyścili z pasożytów metodą Huldy Clark, no to się skończy trądzik różowaty. Bo to, co pani widzi na twarzy, to jest dopiero wtórne zasiedlenie tych zmian przez obecne na skórze pasożytnicze organizmy, a więc gronkowce, paciorkowce, nużeńca,
i tak dalej. Także warto wykonać tę kurację, to jest takie proste. Nieraz wystarczy jedna kuracja, jedna. Ja jestem sama świadkiem, jak jedna kuracja Huldy Clark i oczyszczenie wątroby wystarczy do tego, żeby zniknął trądzik różowaty. I to nie jest kwestia smarowania maściami, antybiotykami i tak dalej. Można niczym nie smarować, zostawić to spokojnie, tylko zrobić oczyszczanie od wewnątrz. Bo to, co pani widzi na skórze, to jest tylko obraz pracy pani wątroby, a jeżeli w wątroby żyją przywry i inne pasożyty, no to jak pani może być zdrowa? To wszystko jest widoczne na skórze. A wy tak wierzycie właśnie tym w białych fartuchach. Jak już wam powiedzą, że to genetycznie uwarunkowane i że nic się nie da zrobić, to już wy tak będziecie przez te 20 lat. No a dlaczego? Nigdy, ale to nigdy nie wolno pozwolić, żeby w waszym umyśle zakorzeniło się jakieś błędne przekonanie. Bo na początku jest łatwo je wyrwać, jak będzie jeszcze małą roślinką, ale to się później rozrasta. Jak się z tego zrobi już wielkie drzewo o silnych korzeniach, to nie będzie takie proste wyrwać to. No i czasami to dla ludzi jest szok, że dowiadują się, że 20 lat żyli ze swoją chorobą, bo lekarz powiedział, że to jest choroba nieuleczalna, genetycznie uwarunkowana i nie da się z tym nic zrobić. Tak, Melisko? No. Więc nie wierzcie w takie rzeczy i po prostu spróbujcie coś zrobić samodzielnie. A kuracja, książka Huldy Clark, Kuracja życia, naprawdę bardzo wam w tym pomoże. Deszcz. Na nocy miałam wielki rumień, duży, on się rozrasta. Byłam u lekarza, o panią, robak, ugryz, to nic, nie, to wszystko przejdzie. Tak, dobrze. I powiększała się, ten obrzęk się powiększał, to syn mi mówi, mama, musisz coś zrobić, bo to jest bolerioza, on już tam wyczyta w internecie. Poszedł do dermatologa, od razu mi dał antybiotyki. Wynik wyszedł, bolerioza oczywiście, brałam jakiś czas te antybiotyki, a później było lepiej, lepiej się poczułam. Później sobie kupiłam trochę tych ziół szczeć i te inne, ale chciałam panią prosić o pomoc, może bym całkowicie mogła się wyleczyć. Tak, borelioza jest, proszę państwa, całkowicie wyleczalna. Najlepiej by było, żeby człowiek nie popełniał tego błędu i nie brał jako pierwszego leku antybiotyku, bo wtedy leczy się o wiele, wiele trudniej. Gdybyście wszyscy wiedzieli, że to da się zrobić, tylko trzeba to zrobić troszeczkę inaczej. Więc jeżeli już widzimy, że mamy kleszcza, kleszcz nam się wbił, proszę państwa, zawsze noście ze sobą, jak jedziecie gdzieś na wycieczkę i przypuszczacie, że tam mogą być kleszcze, albo w ogóle zawsze, tak jak ja, noście w torebce maleńką butelkę, malusieńką, taką 5 ml, tak jak olejki są eteryczne, nalewki propolisowej. I jak zobaczycie, że wbił się gdzieś kleszcz, czy wam, czy waszemu dziecku, to natychmiast po wyjęciu tego kleszcza trzeba już mieć przygotowaną albo pipetkę, albo chociażby zwykłą wykałaczkę, albo patyczek jakikolwiek, który można z drzewa zerwać. Namoczyć w tej nalewce propolisowej, jak tylko wyciągniemy kleszcza, od razu dotknąć to miejsce po kleszczu tą nalewką. I wtedy w tą dziurkę po jego ryjku wnika nalewka propolisowa, taka 10% kupiona od pszczelarza. I natychmiast już robicie tą pierwszą najlepszą rzecz, czyli w to miejsce po ugryzieniu, po jego ryjku wnika ta nalewka, już zabija obecne tam drobne ustroje, które ten kleszcz mógł nam wpuścić, prawda? To jest raz. To miejsce ugryzione można codziennie, nawet kilkanaście razy dziennie smarować tą samą nalewką propolisową. A teraz co zrobić wewnętrznie? Od razu, jak tylko wrócimy do domu, to aplikujemy sobie 10 gramów witaminy C krystalicznej w takim dużym kubku od herbaty. Taki kubek 300 ml, zrobić sobie wodę z miodem spadziowym, wodę w temperaturze pokojowej z miodem spadziowym, najlepiej ze spadzi iglastej i rozpuścić tam 10 gramów witaminy C, czyli dwie takie pełne łyżeczki. Jak to się rozpuści, to sobie spokojnie siadamy i pijemy małymi łyczkami w ciągu godziny ten kubek wody z miodem i z witaminą C. 10 gramów w ciągu godziny małymi łyczkami. I to można zrobić powiedzmy wieczorem. Rano wstajemy i po śniadanku robimy to samo. Drugi taki sam kubek, 300 ml wody, miód spadziowy tylko tak do smaku i żeby były te flawonoidy i 10 gramów witaminy C. I znowu wypijamy w ciągu godziny. I w środku dnia jeszcze raz i wieczorem jeszcze raz, czyli mamy 30 gramów dziennie po ugryzieniu kleszcza. Proszę państwa, rumień się w ogóle nie pojawi. W ogóle. Dlatego, że my zduszamy tą chorobę w zarodku, nawet jeżeli nam ten kleszcz coś strzyknął. Nie ma w ogóle sensu dawać do badania tego kleszcza. Co nas to obchodzi? Co nas to obchodzi, co on tam wstrzyknął? Czy kiedyś, dawno temu, 20 lat temu, czy ktoś zawoził kleszcze do badania?
No ludzie, zastanówcie się, kleszcza się wyciągało i się szło dalej, było wszystko dobrze. Tylko że ludzie mieli wyższą odporność, bo zupełnie inne było jedzenie. No ale dobrze, teraz są inne czasy, więc odpowiadam jak jest. Więc 30 gramów witaminy C zaaplikowane w tym dniu ugryzienia, czy zaraz po ugryzieniu kleszcza, załatwi sprawę. Nic się nie rozwinie. I ja bym radziła jeszcze przez 2 tygodnie, jeżeli tego rumienia nie ma, to zażywać 10 gramów dziennie. Natomiast jeżeli rumień się już pojawił, no bo nie wszyscy tą poradę słyszeli i mają ten rumień czy kleszcz ugryzł ich wcześniej, no to w takim razie trzeba po prostu przez 2 tygodnie zażywać te 30 gramów dziennie. Tylko w taki sposób, jak powiedziałam, 3 razy dziennie po takim dużym kubku wody z miodem i z 10 gramami witaminy C. Jeżeli ta borelioza jest już zaawansowana, to to będzie niewystarczające, więc trzeba jeszcze sobie zrobić taką miksturę, w skład której wchodzi na przykład nalewka ze szczeci, nalewka z krwiściągu, nalewka z brodziuszki, nalewka z kłączy rdestowca i tak dalej, i tak dalej. Najlepiej wejść na stronę doktora Henryka Różańskiego i przeczytać sobie protokół leczenia boreliozy. Tam jest naprawdę wszystko, także polecam. Halo, słychać mnie? Tak. Mam 2 pytania. Pierwsze, proszę tak mówić, o tak. Pierwsze pytanie dotyczy 4,5-letniego wnuka, który niestety co prawie miesiąc ma antybiotyki, bo tak synowa decyduje i choruje. Przeziębia się, ostatnio miał. Dobrze, to pierwsze pytanie. Tak, co zrobić? Tak. Jak mu pomóc? Czy on był szczepiony? Szczepiony jest według, prawda, harmonogramu polskich lekarzy. Proszę pani, jeżeli jego rodzice popełnili ten błąd i zgodzili się na to, żeby dziecko otrzymało te świństwa, no to co ja mogę im poradzić? Proszę pani, mogę tylko jedno powiedzieć. Proszę im przekazać, żeby zdobyli gruntowną wiedzę i żeby oczyścili dziecko ze szkodliwych skutków szczepień, bo to właśnie te szczepienia powodują tak koszmarny i tragiczny spadek odporności. Jeżeli mają ochotę, jest już od 3 czy 4 lat na internecie mój wykład pod tytułem Naturalna odporność, nasz jedyny prawdziwy lekarz. Nic tu więcej w tej chwili, żadnej innej porady nie mogę udzielić, bo jeżeli rodzice są kompletnie nieświadomi i prowadzą go według tak zwanego harmonogramu, no to co ja mogę im doradzić? Tak, ja wiem, ja też nie mogę nic doradzić. No to po co o tym mówimy w ogóle? To tylko jest kwestia świadomości rodziców. Tak. Drugie pytanie dotyczy mojego bratanka, który przeszedł COVID-a i ma dużą depresję. Nie był szczepiony, tylko przeszedł sam COVID-a. Przeszedł tą chorobę modną i ma teraz depresję, tak? Tak, tak. No to proszę pani, niech on po prostu zrobi oczyszczenie, gruntowne oczyszczenie organizmu z pasożytów i innych patogenów. Najpierw metodą Huldy Clark, później niech sobie oczyści wątrobę i później niech się oczyści kroplami jodowymi. Krople jodowe to jest najlepszy ratunek właśnie w depresji, w zaburzeniach układu nerwowego. Jak on to przeprowadzi, tylko po kolei, dlatego że wiele pasożytów przenosi w swoich ciałach metale i nie można robić tego od drugiej strony, czyli najpierw kuracji kroplami jodowymi, a później oczyszczanie z pasożytów, tylko odwrotnie, najpierw oczyszczanie z pasożytów, a pamiętajcie, że pasożyty to nie są tylko robaki. Ja to będę mówić do znudzenia, bo nam wmówiono jeszcze w szkole podstawowej, że pasożyty to tylko owsiki, tasiemce i glista. I my tylko te trzymamy przed oczami. No niektórzy tam jeszcze sobie przypomną, że są włośnie kręte i może rzęsistek pochwowy, węgorek, no już rzadko kto tam coś jeszcze zna. Ale pasożyty to są wszystkie organizmy, które żyją w organizmie żywiciela i wywołują działanie chorobotwórcze. Więc jeżeli spojrzymy na to z tej strony, to pasożytami są też i drobnoustroje takie jak bakterie, grzyby, wirusy tak zwane, pierwotniaki i inne drobiazgi widoczne tylko pod mikroskopem, ale wywołują działanie chorobotwórcze, dlatego że ich są po prostu miliony. Więc jeżeli to weźmiemy pod uwagę i oczyścimy swój organizm właśnie z pasożytów metodą Huldy Clark, a później zrobimy oczyszczanie wątroby i jeszcze oczyścimy się z patogenów za pomocą 5% kropli jodowych, no to nawet depresja mija. Ja znam takich ludzi, którzy po prostu no, zgłaszali się z depresją i po tych kuracjach wszystko im przeszło. Także co mu szkodzi spróbować? A to swoją drogą. Prosiłbym o przedstawienie samochodów osoby z rejestracjami RKR 10, 35, 3.
RKR 10 35 3. Następnie RK 16 84 4. RK 16 84 4. Następnie RBR 20 21 0. RBR 20 21 0. Prosiłbym również o przedstawienie samochodu o rejestracji RZ 44 8 AK. RZ 44 8 AK. Prosiłbym również o przedstawienie KWA 7 E 1 0. KWA 7 E 1 0. Również KN 101 C. KN 101 C. Również proszę o przedstawienie RZE 01 083, RZE 01 083, KWA 2880, KWA 2880, ponieważ zostawiają drogę dojazdową. Możemy? Dobrze, proszę bardzo. Nie jestem panią doktor. Nie, nie jestem, nie byłam, nie będę i chwała Bogu. Taką naszą, przepraszam, taką naszą, panią doktor. Pani Basiu, chciałam zapytać o refluks. Czy to są pasożyty, jak sobie z tym radzić? Jeszcze, przepraszam, tak? Astmę oskrzelową, myślę, że to jest po szczepionkach, ale to było dawno temu. Dobrze, a refluks dotyczy kogo? Mnie. Dorosła osoba, tak? Tak? Dorosły człowiek. Otóż tak, tak, bardzo często choroba refluksowa jest spowodowana przez pasożyty, ale nie tylko. Pierwsze, co powinna pani zrobić, to dokwasić swój żołądek. Dlatego, że pierwszą przyczyną to jest niedokwaszenie żołądka. Powinna pani spożywać sól kilkanaście razy dziennie, po 2-3 kryształki, brać na język i ssać taką słoną ślinę, a obowiązkowo po każdym posiłku brać sobie taką szczyptę, tyle ile się zmieści między te dwa palce, kłaść na języku i ssać tą słoną ślinę. Natychmiast po skończeniu posiłku i pół godziny po posiłku jeszcze raz. Następna ja bardzo rzecz. Lubię sól. Następna rzecz. Czy pani je pszenicę? Tak. No to proszę pani, to nie ma pani szans na wyleczenie tej choroby. Rozumiem. Proszę odrzucić pszenicę ze swojego życia do zera. Nie mówię oczywiście o takich starożytnych odmianach jak płaskórka i samopsza. Mówiąc pszenica, mam na myśli to, co kupujecie w sklepach, czyli chleby, bułeczki, ciasteczka, wafelki, batoniki, mąka na pierogi, naleśniki i placuszki. Kto je pszenicę, jest sam sobie winien, dlatego że pszenica, ta współczesna, to nie jest żadna pszenica tak naprawdę. Pszenicą to powinna się właśnie nazywać wyłącznie płaskórka i samopsza, dlatego że to są starożytne, niemodyfikowane odmiany, a to, co w tej chwili mamy, to jest zupełnie co innego. To jest wysoko hybrydowo zmieniony, genetycznie modyfikowany produkt, który już dawno nie powinien się nazywać pszenicą. I mąka z tego właśnie zawiera aflatoksynę, czyli toksynę pleśniową, silnie drażniącą przewód pokarmowy, wywołującą nadżerki, zapalenie błony śluzowej żołądka i zawiera glifosat. A glifosat, no to już chyba wszyscy wiemy, co to takiego. Tylko w kwestii formalnej dodam taką ciekawostkę. Właśnie to chodzi o tą nowoczesną pszenicę, wymysł Fundacji Rockefellera, białko w glutenie, dokładnie gliadyna, ma podobną budowę molekularną do tkanki tarczycy. Pierwsze po prostu jest taki myk, że robi rozszczelnienie jelita i białka przedostają się do krwiobiegu i potem jak takie białko o takiej podobnej strukturze płynie przez tarczycę, tarczyca zachowuje się jak po prostu głupawkę dostaje i dochodzi do ciągłych stanów zapalnych tarczycy. Cieszę się bardzo, że Basia o tym mówi. Doktor Czerniak też właśnie bardzo dużo po moim wspólnym tym wykładzie na pierwszym tam w Milówce i pisze o tym doktor William Davis w książce Dieta bez pszenicy. I pierwszy wpis, który zasługuje na uwagę na lewym boku układki, że czy wiesz, że nawet dwie kromki pełnoziarnistego chleba może podwyższyć poziom glukozy dwukrotnie bardziej niż dwie łyżki cukru, to jest jedno, a potem pisze w innym miejscu, że nowoczesna pszenica jest najdoskonalszą przewlekłą trucizną. I powiedziałem to w programie Krzysztofa Skowrońskiego, o co chodzi, tylko program szybko się zaraz zakończył.
No wiadomo, o co chodzi. I ta książka, ja ją rozdawałem wszędzie, gdzie komu tylko mogłem. I potem w Biedronka zaczęła sprzedawać, reklamuję ją, prawda, sprzedawali ją. To ja kupowałem jednemu, drugiemu, patrzę, ale przecierałem oczy ze zdumienia, bo po prostu tak sobie pomyślałem, że jak ktoś tą książkę przeczyta, to nikt nic w tym sklepie nie kupi, tak? Basiu? Jakie moje było zdziwienie, jak ja po prostu pewnego razu przychodzę po książkę do jednej paszarni, do drugiej paszarni, do trzeciej paszarni, nie ma. No w końcu jestem w Legnicy i mówię do mojej Dorotki, która was tutaj chlebem wczoraj dzieliła, chodź tutaj, chodź tam, nie ma w księgarniach, to zamówcie, nie ma w księgarniach, nie ma na magazynach. Słuchajcie, jak się połapali, także jeśli nie odstawicie pszenicy zwyczajnej, to nie ma szans powrotu do zdrowia, to będziecie chodzić od Andasza do Kajfasza. Basiu, jeszcze raz wielkie ukłony, że o tym mówisz i ten czas wydłużymy ci oczywiście. No, to oczywiście, no, domyślam się. Proszę Państwa, Tadeusz Wam to właśnie bardzo dokładnie wytłumaczył. Ja nie chciałam aż w takie szczegóły wchodzić. Pszenica, no więc posłuchajcie. Pszenica, to nie chodzi mi o płaskórkę i samoprze, bo tylko to jest prawdziwa pszenica. Ona ma 14 chromosomów, a to, co w tej chwili macie w mące, to ma 48. To jest w ogóle zupełnie coś innego. To jest produkt. Wysoko przetworzony produkt. I te wszystkie toksyny, które wprowadzacie sobie do organizmu, jedząc te świństwa, i to pamiętajcie, ani miligrama pszenicy. Bo to nie wystarczy powiedzieć, a ja zjem tam czasem, pójdę na urodziny, to zjem tam torcika, ciasteczko, a tam raz na tydzień ciasteczko do kawy. Proszę Państwa, i to już wystarczy. To jedno ciasteczko, tak okruszynka, żeby wróciły Wam wszystkie przewlekłe choroby. Reumatoidalne zapalenie stawów, nasila się, ogromny jest rzut wtedy tej choroby. Choroba refluksowa, choroba Crohna, wszystkie te choroby przewodu pokarmowego. Nie ma szans, żeby się z tego wyleczyć, jeżeli będziecie spożywali pszenicę. Nie ma szans. Następna rzecz, proszę nie pić wody z plastikowych butelek, bo ona zawiera alkohol izopropylowy, który ma silne działanie drażniące. A propos tego alkoholu izopropylowego, nie wiem, czy wyście widzieli, ale jak tak popatrzycie na ten świat i otworzycie swoje oczy szeroko, to zobaczycie, jak celowe są te wszystkie działania. Zauważyliście, czym kazano wam dezynfekować ręce? Co to tam było? Spójrzcie na składy, idźcie popatrzeć na te buteleczki. Alkohol izopropylowy na pierwszym miejscu. A to jest jedna z najsilniejszych trucizn, bo wiecie, co ona robi? Ona rozpuszcza części lipidowe błon komórkowych w naszych organizmach ludzkich. A pomyślcie o naszych dzieciach malutkich, które miały to wystawione w przedszkolach i w szkołach. I musiały, żądano, żeby oni tym ręce dezynfekowali. I teraz słuchajcie, jak alkohol izopropylowy jest w organizmie ludzkim, to przywra, ten najgorszy pasożyt ma wolną drogę, bo te błony komórkowe są uszkodzone i tworzy się szlak komunikacyjny do narządów wewnętrznych. Ona sobie osiada w wątrobie, w nerkach, w tarczycy, w grasicy, w pęcherzu, w macicy, w jajnikach i mamy wszelkie możliwe choroby spowodowane przez formy rozwojowe przywry. No i co? Widzicie? Te działania celowe na niekorzyść nas, ludzi, są po prostu widoczne jak na dłoni. No więc jak już pani odrzuci te toksyczne świństwa, to proszę po prostu zacząć od tego ssania soli albo równolegle to zrobić i wyleczyć sobie uszkodzoną błonę śluzową żołądka i przełyku za pomocą nalewki propolisowej. I cały ten sposób, ta kuracja jest opisana, ja napisałam specjalnie taki rozdział do trzeciego almanacha zdrowia bez leków. Ten rozdział ma tytuł jak sobie pomóc w problemach gastrycznych. I tam wszystko ma pani, cały opis, krok po kroku, składy mieszanek, mikstury ze zdjęciami, z rysuneczkami. Wszystko jest pięknie opisane. Jak już się pani z tego wyleczy, no to można dopiero wtedy zrobić kurację Huldy Clark, żeby się oczyścić z pasożytów. Pani Gasinko, ta astma oskrzelowa. Astma oskrzelowa. Astma oskrzelowa jest, mogę powiedzieć, w 98% przypadków spowodowana przez glisty. Glistę ludzką, bo glista ludzka nie żyje tylko w jelitach, tak jak wam się to wmawia. Larwa glisty wędruje przez krew, jest obecna w limfie i co jakiś czas dostaje się do pęcherzyków oskrzeli, do pęcherzyków płuc i oskrzeli.
I stąd później, ponieważ jest źle rozpoznana i źle leczona, bo leczona oczywiście w cudzysłowie antybiotykami, które niczego nie leczą, powoduje nasilenie tego stanu. Na początku są zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc, a później się to wszystko przekształca w astmę. I wielu lekarzy o tym wie. Dlatego jest wielu mądrych, światłych alergologów, którzy leczą swoich małych pacjentów, oczyszczając ich po prostu z pasożytów. Oni nie znają kuracji ziołowych, ale znają kuracje chemiczne i nawet już te kuracje chemiczne, regularne chociażby podawanie preparatu Pyrantel też już pomaga. No ale oczywiście ja nie jestem tego zwolennikiem, tylko radzę oczyszczać jednak wszystkich ludzi, istoty żywe za pomocą właśnie środków ziołowych. I zniknie astma. Proszę Pani, dlatego powiedziałam, że większość chorób genetycznie uwarunkowanych to choroby uleczalne. Większość, ale nie wszystkie. Choroba Turnera jest związana z mutacją pewnego genu, prawda? No tu już niestety nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Nie zaszkodzi poprawić stan tego człowieka przez kuracje oczyszczające, czyli oczyścić z pasożytów, oczyścić z innych patogenów kroplami jodowymi, wielokrotnie oczyścić wątrobę. A nuż się coś poprawi, ale nie wszystkie choroby właśnie te związane z mutacją jakiegoś genu, znaczy no na razie, można tak powiedzieć, na razie nie mamy takiej wiedzy, żeby udzielić stosownej porady. Dobrze, proszę mówić do mikrofonu, bo ja tych pytań nie słyszę. Kto ma mikrofon? To zaraz dadzą, momencik. Raz, dwa, poczekajmy trzy. Poczekajmy chwilę, raz, dwa... ja się napiję. Ja zostaję do wieczora, a nawet do jutra. Możemy jeszcze sobie później tutaj przyjść wieczorem, jak będzie ciemno i jeszcze pogadać, porozmawiać. Także zapraszam. KWA? Tak? Dobrze, prosiłbym jeszcze raz o przedstawienie samochodów, ponieważ no, stoją na środku drogi, nie da się przejechać. Rejestracja KWA 7E10. KWA 7E10. RKR 10353, RK 16844, RBR 20210, RZ 448AK, KN 101C, RZE 01083, KWA 2880. Przepraszam, a ja mam pytanie a propos chorób psychicznych, zespołów paranoidalnych, schizofrenii. Rozumiem, że to też jest powiązane z jelitami, ale co by Pani powiedziała? Tak, tak. Proszę Pani, jest świetna książka pod tytułem Pasożyty w Twoim mózgu. Książka Kathleen O'Life, pokazywałam ją podczas wykładu we Wrocławiu, miałam taki wykład, trzy odcinki, pasożyty przyczyną chorób przewlekłych i w cudzysłowie nieuleczalnych. Mało jest chorób nieuleczalnych. Mało jest chorób nieuleczalnych, jest kilka trudno uleczalnych, ale one też są uleczalne. Więc pasożyty w Twoim mózgu. Ta książka wyjaśni Pani wszystko. Schizofrenia, jakakolwiek by nie była, spowodowana jest najczęściej przez toksoplazma gondii, pasożyta obecnego w postaci cyst w mózgu. Tam zostało to bardzo dokładnie opisane. Hulda Clark w swojej książce też o tym pisze. Ja znam ludzi, którzy się wyleczyli ze schizofrenii, stosując kurację Huldy Clark. Jedna nie wystarczyła, ale trzy już tak. Także serdecznie polecam. A później oczyszczanie kroplami jodowymi, dlatego że jeszcze trzeba oczyścić mózg z metali. No proszę Pani, no to już oczyszczanie kroplami jodowymi, to Pani kupuje pierwszą, lepszą książkę pod tytułem Protokół jodowy, no i trzeba przeczytać. Tutaj jest za mało czasu, żeby odpowiedzieć na takie pytania. Ja zresztą nagrałam cały wykład. Kto jest zainteresowany, to ma wykład pod tytułem Te cudowne krople jodowe. Całkiem niedawno się odbył w Milówce. Jest na YouTubie, za darmo wszystko można oglądać. Dzień dobry, chciałam zadać pytanie w swojej sprawie. Ja mam szum w uszach od bardzo dawna, no 32 lata, jak nie 3, a stało się w momencie, jak urodziłam córkę, ona mi nie spała w ogóle, znaczy w nocy spała, w ciągu dnia w ogóle.
I miała może, nie wiem, parę miesięcy, jak mi strzeliło tak w głowie, w uszach i tak mi zostało. Chodziłam po różnych lekarzach, laryngologach, otolaryngologach. Dobrze, dobrze. Młodych, ja wiem, że lekarze nie potrafią w tym pomóc. I nic. Proszę pani, była pani u wielu lekarzy, a czy była pani chociaż raz u dobrego osteopaty? No nie. No to wielki błąd, bo od tego trzeba było zacząć i 30 lat miałaby pani spokoju. Osteopata to jest ktoś więcej niż fizjoterapeuta. To jest człowiek, który własnymi rękami potrafi ustawić bezboleśnie na miejsce wszystkie kręgi kręgosłupa, a jak trzeba, to i stawy kończyn. Ale rok temu, dwa lata temu właśnie, przepraszam, byłam, bo tak od razu nie byłam, bo nie byłam świadoma. Dobrze, proszę pani, czy on pani coś powiedział konkretnego? Powiedział, że nie pomoże mi. Że pani nie pomoże. Nie. To nie był dobry osteopata. Proszę szukać dobrego osteopaty. Ja znam takiego, który nie powie, że nie pomoże. No naprawdę, dziękuję. Wystarczy, od tego trzeba zacząć. Dlatego, że uciski tutaj kręgów na nerw odchodzący od rdzenia, tu w tej części szyjnej, powodują właśnie, że te nerwy, które zawiadują całym krążeniem mózgowym, są nie, no może nie, że nieczynne, ale one są zablokowane. Także nawet przy kręceniu szyi, to takie mam rzęzienie tutaj, takie tak, rzęzienie. Tak, od tego trzeba by zacząć, od ustawienia właśnie tutaj kręgów. Dobry osteopata nie ustawia tylko jednego odcinka, na przykład szyjnego. On ustawia cały kręgosłup, wszystko. I powie pani dokładnie, skąd biorą się przyczyny pani chorób. Jak to już ustawi, to trzeba się wziąć teraz za taką kurację, która oczyszcza, udrażnia i wzmacnia naczynia krwionośne mózgowe. I o tej kuracji już mówiłam, jak miałam taki wykład w lesie i ten wykład ma tytuł Jak wzmocnić i udrożnić naczynia krwionośne. Tam mówiłam o intrakcie z barciaka ulowego, o nalewce z miłożębu, z głogu i jeszcze paru innych. Także proszę właśnie najpierw sobie porządnie ustawić ten kręgosłup, a potem sobie zacząć taką kurację oczyszczania naczyń krwionośnych. Bardzo też pomoże roztwór boraksu razem z chlorkiem magnezu i duże dawki witaminy C. I to też ma pani w wykładzie. Bor daje w kość. Jest taki dziękuję, wykład. Dziękuję, proszę bardzo. Dobry. Ja chciałem się zapytać, a topowe zapalenie skóry głowy u dorosłego? U dorosłego, tak? Zawsze pasożyty. Zawsze pasożyty. To są takie wielkie, łuszczące się plamy, prawda? One się okresowo tak zaogniają, stają się czerwone, nieraz się sączą, sypie się z tego no, ogrom takiej łuski. A proszę państwa, wystarczy zrobić dwa razy kurację Huldy Clark. Dwa razy. Ja byłam tego świadkiem. Dziewczyna miała 15 lat. Ogromna z tyłu pod włosami plama, która schodziła na szyję. Po pierwszej kuracji Huldy Clark i oczyszczeniu wątroby była duża poprawa, ale jeszcze to nie zniknęło. Po drugiej ta plama zmniejszyła się, zeszła jakby z szyi, schowała się, już była tylko we włosach, tak jak pierwotnie. Po trzeciej kuracji zniknęło wszystko. Wszystko do zera. Tylko zawsze po każdej tej kuracji oczyszczającej z pasożytów trzeba zrobić oczyszczanie wątroby. A jak się jeszcze oczyści z metali później, no to nie zaszkodzi. Super, dziękuję. I choroba minie. Dzień dobry. Chciałam się zapytać, co można na jaskrę? Czy są jakieś sposoby? No to jest, powiem, taka dość trudna do wyleczenia choroba, bo najczęściej jak pytam tych ludzi, którzy mają jaskrę, co oni sobie wcześniej zrobili, to się okazuje, że każdy z nich zażywał naprawdę całe garści chemikaliów zwanych kłamliwie lekami. Czy pani też brała leki? Tak. To a jakie to były leki? Na nadciśnienie? Nadciśnienie. A czy tam były też statyny obniżające poziom cholesterolu? Nie. Nie było, tak? Nie. Tylko leki takie tak, na nadciśnienie, tak? I było tak. Ich kilka. Było trochę. No i proszę sobie jeszcze przypomnieć, co tam jeszcze pani brała, bo na pewno na tym się nie skończyło. Najczęściej właśnie to te chemikalia doprowadzają człowieka do jaskry. No niestety, no taka jest prawda, że te tak zwane leki, czyli chemikalia stworzone sztucznie w laboratoriach, one to nie są naturalne dla naszych ciał składniki. Nie są. Pamiętajcie, że to zostało utworzone w laboratoriach, w podwyższonym ciśnieniu, w różnych takich szczególnych warunkach, które naturalnie nie istnieją, przez rozerwanie pewnych wiązań, przyłączenie grup nieistniejących w ogóle. I to jest wprowadzane do ludzkiego organizmu. Tak naprawdę to jest tylko jeden wielki eksperyment. Ludzie nie chcą czytać ulotek, nie chce im się, a naprawdę szkoda, bo właśnie w tych ulotkach przeczytacie, że ten lek może wywołać na przykład jaskrę, ten lek może wywołać zapalenie żołądka, ten lek może wywołać zapalenie jelit i tak dalej, i tak dalej. Tam jest cała lista, a na końcu jest napisane, również może wywołać zejście śmiertelne. No ja sama widziałam na własne oczy, no jestem farmaceutką, także widziałam wszystkie ulotki tych leków, także wcale to nie jest takie rzadkie. Wiecie, ile ludzi umarło przez leki?
Przypomnijcie sobie historię tych wszystkich, talidomid, wioks i tak dalej. Przecież to zabiło tylu ludzi, słuchajcie, co wojna niejedna. Przyczyny jatrogenne, czyli spowodowane właśnie przez lekarzy i przepisywane przez nich, uwaga, uwaga, prawidłowo recepty, bo już o tych tam pomylonych, nieprawidłowych to nie mówię, prawidłowo wypisywane recepty zabiły miliony ludzi. No także niestety to są skutki uboczne. Trzeba po prostu zabrać się za solidne oczyszczanie organizmu. A jeżeli przy tym będziecie jeszcze stosować taką metodę jak akupresura stóp, na początek najlepiej pójść sobie do takiego doświadczonego specjalisty, który się nazywa refleksolog. On wymasuje wam porządnie receptory na stopach, bo najczęściej to ciśnienie w oczach jest związane bardzo ściśle z pracą nerek. I te leki właśnie na nadciśnienie uszkadzają nerki, zaburzają ich pracę i dochodzi do jaskry, czyli tego zwiększonego ciśnienia śródgałkowego. Także to jest wszystko ze sobą powiązane. Nie myślcie, że coś tam zażyjecie i to nie wpłynie na cały organizm, bo tak nie ma. Także doświadczony refleksolog wymasuje wam porządnie stopy, pokaże wam, gdzie sobie masować samodzielnie i będziecie sobie masować te receptory oczu i codziennie po prostu deptać też po ogrzanych kamieniach, dlatego że wtedy automatycznie masują się wszystkie receptory, wszystkich narządów, które się znajdują na podeszwach stóp. Przepraszam, mam pytanie. Miałem zapalenie wielomięśniowe i są powroty, na przykład, że sztywnieją mi dalej mięśnie i tego, jakieś porady? Co tak, proszę pana, to ja zadam tylko takie jedno pytanie. Czy pan ma jakiś ząb kanałowo leczony? Tak, no. No ale, proszę pana, miałem, to jest tak. Bardzo ważne pytanie i bardzo ważna jest odpowiedź na nie. Czy pan ma jakiś ząb kanałowo leczony? Proszę wyraźnie. Mam. Ile tych zębów pan ma? 3-4. 3 czy 4? No, ciężko mi powiedzieć. A, szkoda. Proszę państwa, ludzka nieświadomość jest bezgraniczna, naprawdę. Zęby kanałowo leczone nie są naprawdę leczone. To są trupy, proszę pana. Czy można być zdrowym, nosząc 4 trupy w swojej jamie ustnej? Przecież te trupy emitują non-stop od momentu założenia, od momentu zatrucia, emitują jad trupi. Pan za każdym razem, jak gryzie jakikolwiek pokarm, to pan wpompowuje te bardzo groźne, zmutowane bakterie razem z tymi toksynami, które one produkują, do swojej krwi. I jeżeli u pana najsłabszym ogniwem są stawy, to będzie pan miał całe życie, do końca życia zapalenie wielostawowe. I nigdy żadnymi lekami pan tego nie zlikwiduje, dopóki nie pozbędzie się pan przyczyny problemu. A przyczynę problemu znamy, proszę pana, i to znamy od bardzo dawna. Już w 1929 roku dr Weston Price, dentysta, napisał książkę, w której właśnie opisał to zjawisko. A wie pan, dlaczego on to opisał? Skąd on się tego dowiedział? Bo jego własny syn, któremu on sam zrobił kanałowo leczenie zęba, zmarł na zawał. I to w krótkim czasie. Zdrowy chłop, po zrobieniu właśnie, po kanałowym wyleczeniu jednego zęba, zmarł na zawał. No i doktor zaczął się bardzo interesować, co się stało. No nic innego się nie stało, jak tylko to, że on mu zrobił ten kanałowo leczony ząb. No i zrobił taki eksperyment, proszę państwa. Pewna kobieta jeździła na wózku inwalidzkim z powodu zapalenia, zesztywniającego zapalenia właśnie wszystkich stawów. I miała ząb kanałowo leczony. I Weston Price jej usunął ten ząb i wszczepił pod skórę królika. Ja już o tym mówiłam, ale powiem wam jeszcze raz, bo to jest bardzo ciekawe. I królik w ciągu 3 tygodni zapadł na zapalenie wszystkich stawów, natomiast kobieta wyzdrowiała i zaczęła znowu chodzić. Także to powinno panu dać do myślenia. Czyli wyrwać, tak? Proszę pana, ja tylko przekazuję wam, co może być przyczyną chorób, a już decyzja należy do was. Pan już wie. Ja chciałam zapytać, jak można wzmocnić włosy, spowodować ich większy wzrost, porost? Wie pani co, była taka kiedyś uzdrowicielka ze Szczecina, Helena Urbańska. I nie wiem, może nawet jej spadkobiercy jeszcze do dzisiaj, to prawda, już nie, tak? No, ale ona miała taką świetną metodę. Jeżeli te włosy nie wypadają z jakichś tam konkretnych przyczyn, z powodu jakiejś chemii właśnie, czy pasożytów, jeżeli pani już się oczyściła, no to jest świetna metoda. Trzeba po prostu wziąć, kupić sobie taką szczoteczkę do zębów, albo taką troszeczkę większą, z włosia naturalnego, i tą szczoteczkę zamaczać albo w czystym spirytusie, albo najlepiej w mocnej nalewce właśnie z ziela krwiściągu czy ze szczeci, jakiejś takiej nalewce o silnym działaniu bakteriobójczym.
I codziennie, no to trzeba być cierpliwym, więc najczęściej tą metodę stosują kobiety, które mają tak zwane łysienie plackowate, czyli po prostu łyse placki na głowie, bo one są cierpliwe, one wiedzą, że jak się przyłożą, to im to pomoże. I codziennie trzeba po prostu robić takie nastukiwanie tych miejsc łysiejących czy właśnie pozbawionych włosów tą szczoteczką z włosia umoczoną w tej nalewce. I to się tak długo nastukuje, aż to miejsce zrobi się czerwone. I taka kuracja sprawia, że zostaną zabite wszystkie grzybki, bakterie, które żyją, czy nurzeniec, który żyje w tych mieszkach włosowych i włosy zaczynają odrastać, cebulki się regenerują. A jak jeszcze na to sobie później nałożymy jakieś tam odżywcze balsamy, które pobudzają porost włosów, no to jeszcze lepiej. Wewnątrz, czy radzi pani też jakieś suplementy? Oczyszczanie. Przede wszystkim oczyszczanie, tak. Dlatego, że najczęściej to właśnie pasożyty pożerają nam witaminy z grupy B, które są też odpowiedzialne właśnie za wzrost włosów. Dziękuję bardzo. A proszę spróbować. Metoda jest naprawdę doskonała. Mężczyźni też tam do tej pani Urbańskiej przyjeżdżali. Dzień dobry. Ja chciałam się zapytać o żylaki. Tak, żylaki, proszę pani, to jest... Proszę słuchać, żylaki to jest przewlekły szkorbut. Wiecie, co to jest szkorbut? Szkorbut to jest choroba spowodowana brakiem witaminy C. Ostry brak witaminy C, to jest szkorbut. Natomiast teraz ludzie mają z powodu bardzo wysoko przetworzonej żywności, którą spożywają, mają chroniczny niedobór witaminy C. I to jest właśnie wczesna, przewlekła forma szkorbutu. Naczynia krwionośne pozbawione kolagenu naturalnego stają się wiotkie i bardzo łatwo się wybrzuszają. A wiadomo, jaką pracę wykonują nogi, jaką pracę wykonują żyły w nogach. Więc jeżeli pani ma przewlekły niedobór witaminy C, to nie produkuje się w pani ciele naturalny kolagen, pani własny. I nic nie da spożywanie nawet takiego kolagenu rybiego, czy tam wołowego, czy świńskiego. Owszem, można, bo organizm sobie to weźmie, on sobie to rozłoży na aminokwasy i będzie z tego budował. Tylko że jeżeli nie będzie witaminy C, to i tak nic nie może zrobić. Bo witamina C wchodzi, jak to się mówi, w szlak syntezy kolagenu. Jeżeli pani nie ma w swoim organizmie stałej, terapeutycznej dawki witaminy C, to nic z tego nie będzie. Organizm nie jest w stanie tego kolagenu wyprodukować. Dlatego taka, no to przynajmniej półroczna kuracja terapeutycznymi dawkami witaminy C na pewno przyniesie rezultaty. Następna to jest wspaniała metoda z siadaniem do miski z zimną wodą. I ja już tę metodę opisałam. Jest taki mój filmik na moim kanale na YouTubie, hemoroidy, pozbądź się ich raz na zawsze, bo wiecie, że hemoroidy i żylaki to właściwie mają tą samą przyczynę, czyli ten chroniczny szkorbut. I właśnie tą metodę z tym siadaniem do miski zimną wodą podał wspaniały wizjoner amerykański Edgar Cayce. I ta metoda Edgara Cayce z tym siadaniem do miski zimną wodą, no gołą pupą po prostu. To jest po prostu kapitalna, dlatego że tu się obkurczają naczynia miednicy, prawda? I później się rozszerzają, jak się kładziemy potem od razu do łóżka. Fantastyczna. A jeszcze jest jedna taka świetna metoda, bym wam pokazała, ale nie mam tu leżanki. Trzeba po prostu, musicie sobie to wyobrazić. Musimy mieć łóżko, które no nie jest tak tylko materacem na podłodze, ale tak troszeczkę wyżej, powiedzmy gdzieś tyle. I kładziemy się na tym łóżku, tak wzdłuż krawędzi, tak, żeby nasza, powiedzmy, prawa noga leżała na samej krawędzi łóżka. Tą nogę unosimy tak pod kątem 60 stopni, kto da radę, to troszeczkę wyżej i należy stopą tak wstrząsać, jakby nas mrówki oblazły, tak jakbyśmy chcieli wstrząsnąć te mrówki nieistniejące z tej stopy. I tak wstrząsać kilkanaście sekund, po czym opuścić nogę, ale nie na łóżko, tylko na podłogę. I tak chwilę potrzymać, można usiąść, a nawet wstać i później obrócić się i druga noga musi leżeć wzdłuż krawędzi łóżka i drugą nogą zrobić to samo. I tak robimy kilka razy i w ciągu dnia jeszcze zróbmy tak nawet kilkanaście, jeżeli mamy taką możliwość. Nawet w pracy, jeżeli mam jakąś leżankę, to też taką gimnastykę sobie zróbmy. I wtedy czuje pani, jak z tej nogi spływa krew do ciała, a jak pani nogę da na dół albo pani wstanie, to spływa, aż się czuje to gorąco.
I wiele razy, jak pani wiele razy w ciągu dnia powtórzy taką prostą gimnastykę, to cały czas ta krew się wymienia. Ona jest cały czas świeża, zastawki żylne pracują zupełnie inaczej. I po żylakach. 10 gramów dziennie w dawkach podzielonych. Według filmiku, jak zażywać witaminę C, który jest na moim kanale na YouTubie. Rozumiem, że mój czas się skończył. Jeszcze nie. Jeszcze nie, oczywiście, że nie. Jeszcze chwilę damy, ten to, co naciągnąłem. Ale a propos witaminy C. Proszę Państwa, na stoisku u Grzegorza Marynowskiego jest rokitnik. W 5 jagódkach mamy dzienne zapotrzebowanie na witaminę C. Czy Basiu, zgadzasz się? Zgadzam się. Oczywiście, proszę Państwa, witamina C w postaci naturalnej jest najlepsza ze wszystkich. Najlepsza. Więc wcale nie musi się zażywać tego białego proszku. Tylko chodzi o to, że jak już ma ktoś taką miażdżycę, zaawansowany stan, to on nie jest w stanie dziennie zjeść tak dużo kiszonej kapusty, czerwonej porzeczki i czarnej, prawda? Tych jagódek rokitnika. Nie jest w stanie tego wszystkiego zjeść w takiej ilości, żeby on sobie te 10 gramów do organizmu wprowadził. Bo to nam nie chodzi już o miligramy, to muszą być gramy. Gramy. 10 gramów dziennie, to nie jest 10 miligramów, tylko gramów. Więc tu już, ja już mówię o takim stanie zaawansowanym, gdzie trzeba wprowadzać, niestety, no nie ma innej możliwości, tylko po prostu kwas askorbinowy czysty. Ale zawsze w tej wodzie z miodem, z dodatkiem, tak, oczywiście, można też i tak, albo z dodatkiem właśnie dzikiej róży, ruty i flawonoidów pozyskiwanych z miodu spadziowego, z czerwonych owoców, z płatków kwiatów jadalnych. Także no to już jest zupełnie inna kuracja. Temu człowiekowi nie wystarczy 5 jagódek rokitnika, chociaż jest to bardzo wskazane dla nas wszystkich, dla wszystkich innych, żeby do tego stanu po prostu nie doprowadzić. Możemy jeszcze? Dzień dobry. Pani Basiu, ja chciałam się zapytać, bo mąż cierpi na bóle brzucha. Miał on zdiagnozowanego gronkowca złocistego. Na niego przyjmował przez pół roku antybiotyki, które nic nie pomogły. Następnie w Lublinie miał wykonaną antyszczepionkę, która była podawana codziennie. No i przestało przez jakiś czas, ale teraz od nowa narzeka na bóle brzucha. Bo to nie była żadna terapia, proszę pani. Czemu wy troszkę nie poczytaliście tych ulotek i nie zdobyliście wiedzy? No przecież jak antybiotyk może wyleczyć gronkowca? Ale to już trochę za późno. On właśnie jak gdyby może go tylko bardziej rozjuszyć. Nie ma antybiotyku, na którego gronkowiec jest wrażliwy. A antyszczepionka, pani Basiu? Proszę pani, ja znam tylko jedną antyszczepionkę. Jeśli ja mógłbym coś zaproponować, to na pewno propolis, kit pszczeli, to jest jedno. Gronkowiec nie lubi miedzi i nie lubi dymu z brzozy. Okadzać się dymem z brzozy. Jeszcze więc, pani Basiu. Tak, jeszcze powiem o tym gronkowcu, no bo skąd się wziął u niego gronkowiec? Gdzie, w żołądku? W jelitach? Gdzie miał tego gronkowca? W jamie brzusznej, po jakiejś operacji, po zabiegu? W gardle. A w gardle był ten gronkowiec. No to sprawa była prosta. To jak gronkowiec był w gardle, to trzeba było zastosować natychmiast nalewkę propolisową. Nalewka propolisowa zażywana 3 do 5 razy dziennie po 5 ml w kieliszeczku wody z odrobiną miodu spadziowego by załatwiła sprawę, a w miodzie wrzosowym jeszcze lepiej. A druga rzecz to jest taka metoda jak okadzanie dymem brzozowym. Słyszała pani? Tak. I co, robiliście? Nie. A to zróbcie. W dymie brzozowym siedzi taki delikwent, nawet w takim namiocie, puszcza mu się ten dym brzozowy. To przecież jest metoda bardzo znana na wschodzie, prawda? Stara jak świat. I on sobie po prostu oddycha tym dymem brzozowym. Wciąga do tutaj, zatrzymuje w sobie na chwilę powietrze, potem wypuszcza. Jak mu się zrobi za gorąco i za duszno, to wychodzi z tego namiotu. Także okadzanie tym dymem brzozowym plus zażywanie nalewki propolisowej. No i jeszcze jest taka wspaniała roślina jak krwiściąg lekarski. Sanguisorba officinalis, krwiściąg lekarski, to jest przecież roślina dana nam z góry przez Stwórcę, żeby właśnie leczyć się z tych infekcji gronkowcem. Tak, Tadziu? Tak, ja jeszcze proponuję, żebyście się ze mną potem spotkali, bo jeszcze jest terapia, tak zwana plazmoterapia i o tym wam opowiem.
Ale ten syrop, który my robimy na wszelkie dolegliwości, to jest głównie skład, chodzi z chrzan, imbir, cebula, czosnek, cytryna, korzeń, pietruszki. Po zaaplikowaniu do tego 100% olejku z oregano, w Pana przypadku można, proszę Pana, 3 krople i przed połknięciem trzeba 3 razy pukać tylną ścianę gardła, robić szuruburu jak po myciu zębów, potem po połknięciu trzeba głęboko wciągnąć powietrze na płuca i oskrzela, zatrzymać wdech tyle, ile się da, swobodnie wypuścić i, proszę Pana, ponownie zrobić jeszcze coś takiego, przytkać nos. Tu, wszędzie, gdzie się wirusy przedostają. Ten gronkowiec będzie spieprzał, proszę Pana, normalnie w podskokach, gdzie pieprz rośnie. Kochani, dziękuję Basi, ale ona jest cały czas dostępna dla Was. Jesteście wspaniali. Właśnie ten wykład Basia sama zaproponowała, żeby był taki pytania, odpowiedzi. To jest coś, co Was po prostu interesuje. Mówicie o tych problemach. My mówimy to, co mówi niemieckie przysłowie, że jeden ul, my pszczelarze, że jeden ul może pozbawić pracy 10 lekarzy. Ale my ich pracy nie pozbawiamy, oni mają za dużo pracy. My po prostu przyjmujemy ludzi, którzy już po prostu nie mają ratunku. Czy tak jest? A my nie jesteśmy ani lekarzami, ani naturoterapeutami, my jesteśmy zielarzami. Ja jestem rolnikiem, a Basia jest zielarzem. Nie, my nie chcemy pozbawić pracy lekarzy. My tylko byśmy chcieli, żeby oni naprawdę Was leczyli, żeby oni chcieli Was wyleczyć, a nie tylko przez całe życie leczyć. Tylko o to nam chodzi. Brawa. Dziękuję. Brawa dla Basi. Tak. Posłuchajcie, na przykład, co tutaj jeszcze ciekawego chciałbym Wam, proszę Państwa, powiedzieć. Wosk. Wszystkie produkty od pszczoły pochodzące są, po prostu mają działanie uzdrawiające. Lecznicze, tak. I teraz tak, można zrobić świecę z woskową, z szałwią, można robić z innymi ziołami i w ten sposób świecę zapalić i ten dym się po prostu unosi i powoduje takie dobre jonizacje. No więc te wszystkie produkty z pszczoły, których wczoraj Pan Sabat mówił, to przede wszystkim pierzga pszczela, która odżywia ciało na poziomie komórkowym mimo wszystkie witaminy z grupy B, pyłek pszczeli, proszę Państwa, który ma dużo, nie jest trzeba wiedzieć jedną rzecz, że pyłek nie jest polecany przy zdiagnozowanych chorobach nowotworowych, choćby nawet z tego powodu, że pyłek zawiera węglowodany, cukier, białko i tak dalej, tak? Natomiast pierzga już jest przerobiony pyłek, ale tutaj na uwagę zasługuje właśnie propolis, który ma działanie wiruso, grzybobójcze i bakteriobójcze. No i oczywiście mleczko pszczele jest i tak dalej, nie? I są preparaty, o których wczoraj Siergiej mówił, na bazie motylicy woskowej. Ta motylica woskowa, larwa, barciak, prawda, mniejszy, większy, proszę sobie wyobrazić, jako jeden z nielicznych owadów może strawić wosk, bo wosk się nie da rozpuścić, nie da się strawić. Jak pierzgę będziecie, proszę Państwa, zażywać? Rzuć ją po prostu w ustach. To jest cud natury. Pierzga pszczela. To, co się nie rozpuści, to jest wosk. To sobie po prostu ruszać w zębach jak krówkę i to leczy paradontozę. A proponuję Wam sobie zrobić mały, jak dzieci mają takie małe domki, apidomek. Wstawić jeden ul, niech sobie pszczoły naturalnie fruwają. Nawet jak nie macie doświadczenia pszczelarskiego, a nie jesteście uczuleni na jad pszczeli, to proszę Państwa, to będziecie mieli samo oddychanie atmosferą i tym powietrzem w ulu już ma działanie lecznicze. Ja chciałem dzisiaj, bo wiem, że jesteśmy już od długiego czasu na łączach i chciałbym przywitać wszystkich w spontaniczny sposób. Andy Choiński dzisiaj jest z nami. Andy, witamy ją Cię, niebieszany, cała Polska! Brawo! Wczoraj był z nami Ziggy z Teksasu, dzisiaj jest Andy z Nowego Jorku i za jego sprawą ogląda nas bardzo dużo ludzi na całym świecie.